No na pewno też potrzebowaliśmy troszeczkę wolnego, żeby odpocząć od siebie i tak samo od wysiłku fizycznego. I 3-4 dni były wolne. Potem zaczęliśmy troszeczkę pracować nad naszą właśnie kondycją i troszeczkę siłą, a także żeśmy próbowali troszeczkę taktycznie poprawić naszą grę. Ten czas poświęciliśmy gdzieś więcej na pracę tam siłową, biegową, bo no niestety, no co tu się oszukiwać, tam 7-8 osób, no nie da się tam gdzieś popracować nad taktyką, nad obroną i tak dalej, także pracowaliśmy nad innymi niuansami, nad dynamiką. A tak jak teraz wchodzimy w tak jakby najważniejszy okres w tej rundzie, bo praktycznie do końca grudnia teraz mamy jeszcze dużo meczów do rozegrania i są ciężkie mecze i na pewno ważne mecze, i gdzie myślę, że jesteśmy w stanie gdzieś do końca grudnia wszystkie mecze wygrać. Byłem na zgrupowaniu reprezentacji Polski juniorów w Dzierżoniowie, rozegraliśmy tam dwumecz ze Słowacją, wygrany. W pierwszym i w drugim, dokładnie wyniku nie pamiętam. Jesteśmy z tego zadowoleni. Ten okres był dla niektórych cięższy, dla niektórych mniej. Dla mnie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że był trochę cięższy. Wydaje mi się, że taka kadra, ta przerwa na kadr zaprocentuje nie tylko dla mnie, także dla chłopaków, bo taka świeżość gdzieś tam w postaci innych treningów ze strony innego trenera, gdzie też możemy się czegoś innego nauczyć, albo gdzieś tam opustu w postaci mniejszej objętości treningów może powodować to, że gdzieś chłopaki nabiorą świeżości, może jakichś nowych idei, i to zaprocentuje w meczu z Lubinem. Ciężko tak naprawdę, wiadomo, że siebie ciężko jest określać, czy to jest taka forma, na pewno taka jakbym chciał, no to jeszcze nie jest to, gdzieś jeszcze troszeczkę mi brakuje w pewnych tam, czy w dynamice, czy w jakichś tam zagraniach, które wcześniej robiłem, a gdzieś jeszcze, gdzieś może w głowie, może gdzieś jeszcze po prostu nie stać mi na to po tej kondycji, żeby takie rzeczy robić, ale no myślę, że coraz lepiej i z czasem gdzieś będę wracał do takiej dyspozycji na pewno, jakiej bym chciał. Oczywiście mamy 6 meczy do rozegrania o 20 dni. Musimy sobie jakoś fizycznie i mentalnie z tym poradzić. Są 3 wyjazdy. Wydaje mi się, że też trzeba dobrać, i trener na pewno dobrze to zrobi i dobierze odpowiednie obciążenia treningowe, żebyśmy byli w stanie sobie poradzić w tych 6 meczach. No a o wynik, myślę, że każdy chce wygrywać. To są takie mecze, w których na pewno będzie bardzo ciężko. Każdy zespół może się nam postawić tak, jak i my możemy się postawić naszym przeciwnikom, a o wyniku na pewno zadecyduje ta gdzieś mentalność, jakieś tam detale, i zobaczymy wkrótce. To są te zespoły po podobnym poziomie, coś podobnym naszego. Na pewno trzeba się przygotować pod względem taktycznym, a także mentalnym, żeby te mecze gdzieś wygrać, żeby są ważne dla nas mecze, żeby gdzieś tam się umocnić w tej czołówce, ale to nie będzie proste, bo mam jakieś też swoje drobne problemy zdrowotne. No ale taki jest sport, musimy z tym sobie poradzić i z tymi chłopakami, którzy są zdrowi, musimy sobie to wszystko poukładać i przygotować się jak najlepiej do jednego i drugiego meczu, bo są to takie zespoły, gdzie szkoda by stracić punkty po prostu. Z tego co wiem, to mamy 3 punkty przewagi nad Lubinem i ten mecz może zadecydować, czy Lubin będzie z nami, czy zrówna się z nami punktami, czy odskoczymy im. Także wydaje mi się, że to naprawdę bardzo ważne spotkanie. Lubin też w tym sezonie bardzo dobrze się prezentuje i pomimo tego, że można gdzieś tam było usłyszeć, że 2 zawodników czy 3 odeszło czołowych z Lubina, to dalej prezentują naprawdę wysoki poziom. Bo na pewno jeśli my zagramy tak, jak my będziemy chcieli, to myślę, że uda nam się ten mecz wygrać. A tak jak pokazywały poprzednie sezony, jakoś ten Lubin nigdy nam za bardzo nie leżał, bo i w tamtym sezonie przegraliśmy w Lubinie. I chyba rok, dwa lata temu nam się udało wygrać, a w pierwszej połowie 8 przegrywaliśmy. Także gdzieś no nie wiem dlaczego tak jest, ale na pewno teraz musimy wyjść na 200% i po prostu zagrać z naszej strony, żeby i w obronie, i w ataku to jak najlepiej wyglądało. Wtedy mi się wydaje, że nie będzie problemu. Podobny zespół jak nasz. Dużo, dużo młodzieży, troszkę no więcej niż my mają, trochę starszych zawodników. Zespół walczący, w ostatnim sezonie tam przegraliśmy z nimi 7. Mam nadzieję, że w tym sezonie chyba sobie będą chcieli wziąć rewanż. Trudny okres jest przed nami, no ale niestety jak chcemy grać gdzieś na wyższym poziomie, no tak jak widać po Kielcach czy Płocku też grają co 3 dni i tak się tylko wydaje, że to jest
co 3 dni mecz i sam tylko się cieszyć, bo się tego praktycznie gra, za dużo tych treningów nie ma. Ale no, tak jak mówiłem, że no, to jest bardzo ciężki okres i gdzieś musimy się na to przestawić, żeby do każdego meczu podejść jak najbardziej wypoczętym i na 100% swoich możliwości.